Światowy Dzień Chorego w Suwałkach. Suwalski Szpital Psychiatryczny świętował Światowy Dzień Chorego. W obchodach udział wzięła Wiesława Burnos, wicemarszałek województwa podlaskiego. Tutejsza placówka od kilku lat bardzo intensywnie się rozwija, ale potrzeby są olbrzymie i wciąż rosnące. Tak, rzeczywiście rosną potrzeby. Z jednej strony patrzymy na to tak jednak mimo wszystko z pewnym niepokojem. Natomiast tak naprawdę my jesteśmy od tego, żeby temu zaradzić. Stąd taki intensywny rozwój placówki. Szczególnie ważne jest to, ta nasza działalność poza tutaj szpitalem. Działalność w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej dla dzieci. Tak jak wcześniej mówiłam Państwu, myśmy w ostatnim robili analizę tego i podsumowanie, myśmy objęli opieką, obejmujemy, bo objęliśmy więcej. Obejmujemy w tej chwili 2800 dzieci w 6 ośrodkach, to jest ośrodek w Mońkach, w Sokółce, w Augustowie, w Sajenach, w Suwałkach i w Smolnikach. Dzieciaki tam mogą korzystać z opieki przez 5 dni. Ośrodki są czynne również 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, co pozwala nam na objęcie opieką również dzieci, które już zakończyły zajęcia szkolne, bo to też jest ważne. Do pracy jednak potrzebne są nie tylko miejsce, ale i specjaliści. Tej jest w całym kraju jak na lekarstwo. Udało nam się skompletować kadrę w oddziale dziecięcym. W placówce pojawili się również lekarze, którzy w niedalekiej przyszłości uzyskają tytuł specjalistów, psychiatrów. Aktualnie pracuje tu 5 rezydentów. Prócz nich sztab terapeutów i innych specjalistów. Placówka cieszy się ogromnym wsparciem władz samorządowych województwa. Szczególną troską i zainteresowaniem działalnością placówki, jak i jej rozwojem, wykazuje się wicemarszałek Wiesława Burnos. Jako pierwsi, kiedy tylko była możliwość, od razu weszliśmy w tą psychiatrię dziecięcą, środowiskową, rozpoznanie problemu dziecka w środowisku. Nie tylko drogi, mosty czy wiadukty są ważne, dodaje członkini zarządu województwa. Jest ogrom dzieci potrzebujących wsparcia, pomocy i troski. I to jest moja praca. Jestem tutaj po to, ażeby pracować uczciwie, przyglądać się, gdzie jest problem. Suwalski Szpital Psychiatryczny dostał wartościowy upominek. Przy okazji spotkania przekazała ona na ręce dyrektor szpitala Bożeny Łapińskiej symboliczny czek przeznaczony na zakup defibrylatorów. Poznajemy Podlaskie. 1 200 000 zł przeznaczył samorząd województwa podlaskiego na finansowanie programu wsparcia szkolnych wycieczek. Pierwsza, ubiegłoroczna edycja programu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Skorzystało z niego ponad 6700 dzieci, młodzieży ze szkół podstawowych województwa podlaskiego. I cóż, mieli okazję odkryć najciekawsze właśnie tutaj pod względem turystycznym miejsca w województwie podlaskim. Nowością jest poszerzenie grona potencjalnych beneficjentów. Z tego właśnie programu nie tylko, tak jak poprzednio, będą mogły korzystać szkoły podstawowe, ale też szkoły specjalne, te, które kształcą dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami. Cóż, myślę, że województwo podlaskie jest bardzo atrakcyjne turystycznie. Myślimy oczywiście o tym, żeby ciągle pokazywać, dawać możliwości, żeby dzieci, młodzież odkrywała Podlaskie. Zauważyliśmy, że umknęły być może nam te szkoły, które kształcą dzieci ze specjalnymi potrzebami, zarówno edukacyjnymi, jak i specjalnymi potrzebami fizycznymi. W związku z powyższym uważaliśmy, że powinniśmy to rozszerzyć, nagłośnić, ponieważ takich osób jest dużo. Dzisiaj sprawdziłam na podstawie systemu, w systemie informacji oświatowej, że na terenie województwa podlaskiego mamy 66 szkół specjalnych uczących dzieci właśnie z takimi specjalnymi potrzebami, czy to edukacyjnymi, czy to też od strony fizycznej. Ale jest też drugi, nieco bardziej dalekosiężny cel. Finalnie program daje wsparcie przedsiębiorcom działającym w branży turystycznej. Żeby wspomóc branżę, samorząd województwa połączył przyjemne z pożytecznym. Z jednej strony wsparcie branży turystycznej szeroko rozumianej, bo to i kwestie gastronomii, noclegowe, realizacja wizyt w najciekawszych miejscach turystycznych w naszym regionie, a z drugiej strony poprzez to wsparcie dla firm i
możliwość zwiedzania naszego regionu przez uczniów szkół podstawowych. Już ubiegłoroczne podsumowanie pokazało, że dzieci, młodzież z tych szkół jest bardzo zadowolona z efektów pierwszej edycji i są zainteresowane, były zainteresowane udziałem w kolejnej. Ale że my jako województwo podlaskie mamy atrakcje, które mają swój potencjał wykraczający nie tylko poza środowisko lokalne, ale także regionalne, krajowe, niech świadczy taki fakt z naszych moich własnych doświadczeń z ubiegłego roku. Jako Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski we wrześniu zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla dziennikarzy, blogerów, vlogerów z Niderlandów, Belgii i Niemiec. Kiedy jeden z odwiedzających nasz region, ziemię augustowską, ale także Wigry czy Tykocin, zamieścił kilka zdjęć z pytaniem, gdzie ja jestem, w jakim regionie Europy jestem, większość głosów wskazała na to, że tenże dziennikarz odwiedza Szwecję. Realizatorem projektu Poznajemy Podlaskie jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Chciałam bardzo serdecznie zaprosić wszystkie szkoły do wzięcia udziału w naszym projekcie. Szanowni Państwo, w tym roku na chwilę obecną mamy przeznaczone środki finansowe w wysokości 1 200 000 zł na ten cel z możliwością zwiększenia, jeżeli będzie duże zainteresowanie. Przypomnę tylko, że wnioski i całą dokumentację projektową możecie Państwo pobierać, mówię tutaj oczywiście do szkół, na stronie naszej Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej www.podlaskie.it. Przypomnę tylko, że cały luty jest na składanie wniosków. Następnie do 15 marca chcemy opublikować już listę rankingową, listę tych szkół, które dofinansowanie otrzymają. Od tej pory będzie można podpisywać już umowy. Mamy na to, przeznaczamy na to miesiąc czasu od 15 marca do 15 kwietnia, ale które szkoły wcześniej podpiszą te umowy, będzie można już od 1 kwietnia zacząć realizować nasz projekt Poznajemy Podlaskie na terenie całego oczywiście województwa. W wymaganiach we wniosku należy wpisać tylko dwie atrakcje turystyczne, które szkoły chciałyby zobaczyć.